Dzień dobry, witajcie serdecznie na Overdrive Fan Studio. Dzisiaj, zaplątałem się. Pokażę wam tę oto gitarę marki Sterling. Jest to Cutlass, ale short scale, tylko 24 cale, czyli nie w sensie taki mały, ale jednak. Zapraszam was do zobaczenia tego materiału. Zostańcie ze mną tuż za całóweczką. Pogram, poopowiadam o tej gitarze. A kto jeszcze nie kliknął guziczka subskrybuj, wtedy niech kliknie, mi będzie bardzo miło, wy będziecie poinformowani o wszelkich nowościach muzycznych, gitarowych na tym kanale. No i co? Bierzemy się do roboty, zaczynamy, czas start! Tak jest, Sterling CT30 w wersji short scale. Gitareczka jakże urocza, w pięknym kolorze. Tak, mamy tutaj, słuchajcie, taki kolor ala shellpink, nie pamiętam jak on się dokładnie nazywa. Różowiutki z ciemną podstrunicą z drewna laurel. Jest też wersja z klonem oraz z taką, z kolorem takim ala surf green, czyli jasno zielonutkim. Też bardzo, bardzo piękna. Krótka skala, 24 cale. No w stosunku może do tych gibsonowskich skal nie aż taka krótka, ale w stosunku do Fendera już to te 1,5 cala jak najbardziej czuć. Chociaż spokojnie na tym można pograć sobie całkiem fajnie. No to jest taka skala jak jest w tych Jaguarach chociażby. Mega fajne rozwiązanie jak dla mnie, czyli dwie przystawki, humbuckerek oraz single przy gryfie. Czegoż chcieć do szczęścia. Ostatnio uważam, że to chyba jest najlepsza opcja ze wszystkich. Fajnie jeszcze byłoby, jakby był tutaj split coil. Ale nie ma, mamy tylko pokrętełko głośności oraz tonu. No wiadomo, trójpozycyjny przełącznik. Korpus tej oto gitarki wykonany jest z Topoli. Gryf jest oczywiście klonowy, o podstrunicy wspominałem. Mamy tutaj układ kluczy typowy dla Musicmana i dla Sterlinga. Pamiętajmy, że Sterling jest jakby marką podchodzącą pod Musicmana, czyli 4 plus 2. Mostek tremolo dwustronny, dwupunktowy, do którego oczywiście wajchy nie wyjąłem. Z tyłu uwielbiam rzecz taką jak to wcięcie tutaj przy gryfie. Bardzo się wygodnie dzięki temu gra tutaj wysoko. Już tak się do tych przyzwyczaiłem. W większości swoich gitar to mam tych moich ulubionych gitar, najdroższych. Co do samego wykończenia gitary, naprawdę jest wykonana spoko. Zresztą Sterling uważam, że naprawdę robi mega, mega fajne gitary, chociaż co prawda i cena Sterlingów poszła w górę ostatnio bardzo, bardzo mocno. No i w tym momencie może w stosunku do tej ceny nie są aż takie rewelacyjne, ale i tak są to gitary godne zaufania. Co do jakichś takich innych parametrów, wyłączę kabel, uwaga, będzie boom. Ile to maleństwo waży? Od razu wam sprawdzę. Wcale nie tak mało, ponieważ 3 kilogramy 150 gram, także no w miarę solidna gitara. Zobaczymy też jak to wygląda tutaj, jeśli chodzi o grubości. Nie będziecie widzieć suwmiarki, musicie mi zaufać. Więc na pierwszym progu mamy no, 42 mm, więc to jest jakby standardzik. Nie jest to jakiś chudszy gryf, tutaj 52,1. A jeśli chodzi o grubość, oczywiście strun nie zdejmuje, pamiętajcie. 22,5 na pierwszym progu oraz 25,3 na 12 progu. Jak dotykam sobie tą gitarkę, to powiem szczerze, że mogło być więcej lakieru. Sterling nie stosuje dużo lakieru i troszeczkę. Tatusiu! Co, misiaczku? Tak, za 10 minutek. Okej? Okay? No kochanie, skończę film i przyjdę do was, okej? Okay? Okej. No, ale no to wiecie, to są moje jakieś preferencje. Nie lubię błyszczących gryfów jak
nie powiem co i nie lubię też absolutnie. Biała? Nie biała, różowa. Różowa? No. A taka brudny-biały. Różowa, brudny-biały. Podoba ci się? Taki dzięk jest biały, nie różowy. Tak? No dobra, to ci jej nie kupię, zgoda? Tak. Ładna pogoda jest, zaraz będę musiał iść. Patrz, namalowałam borówkę. Super, ładna. Dobra, to jeszcze troszeczkę wam zagram na tej gitarze. Co pojęcie? Jak brzmi tutaj ten singielek. Bardzo przyjemnie brzmi ta gitara. Tak jak powinna brzmieć taka gitara. To trochę teraz małego przesterku. No dobra, a może teraz przester. Kurde, takie małe różowe cudo, a fajnie muci. Prawda, że to był piękny riff? Musiałem. Było przez to, że dawno nie nagrywałem. Trochę mi palce nie siedzą tak, jakbym chciał. Prawda? Thank you.
Chociaż mi nawet jak jestem w kondycji, palce nie siedzą. Bo pamiętajcie, że ja gitarzystą nie jestem. Także jak chcecie pooglądać lepiej grających gitarzystów, to koniecznie zmieńcie kanał. Koniecznie. Powiem wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Takie małe cudo, bo to jest, no, tak krótsza skala, ale na przesterze bardzo, bardzo fajnie to, to grzmoci. A teraz fragment z luperkiem. No ale oczywiście muszę zagrać kilka riffów, bez których ten film nie byłby kompletny. Czołóweczka piękna, prawda? Bardzo fajnie. I na przesterze, na tym klinie też mi się podoba. To położenie przystawki dość krzywo. Też moim zdaniem tutaj troszeczkę roboty robi, bo jest jednak troszeczkę cieplej w dole, prawda? Niż może w zwykłym stracie. A, dobra. Tak nie zagram. Może jak to było? Thank you.
O, coś takiego to było, nie? No i no, oczywiście. Lubię też Seth Hotów czasami pograć. Bardzo fajna gitareczka, bardzo. Tak by brzmiało Boys Don't Cry w wersji jazzowej. Wiem, że jestem kiepskim wokalistą, wiem, nie będę wam śpiewał, ale czasami w mojej głowie podczas grania różnych rzeczy, nawet podczas niegrania, różne lampki się zapalają i takie coś wychodzi. Fajowy instrument. Chociaż tutaj komfort gry, no dla mnie trochę zły, tak jak mówiłem. Może jakiś lekki lakierek albo jakaś, może kwestia wypolerowania tego, no ale Sterling tak ma, że... Trochę tego suchego drewna tutaj robi, chociaż mam wrażenie, że w moim Axisie trochę więcej lakierku tutaj rzucili. No, fajna gitara, chociaż ona kosztuje teraz jakieś, nie wiem, 2100-2200 zł, to dość dużo, uważam. No, ale mogłaby kosztować tam troszeczkę mniej. Ale jest spoko. Na pewno to nie jest tak, że to jest gitara za 4-5 tysięcy. No ale tak około tych 2000, może troszeczkę mniej. Myślę, że to jest fajna cena. Zresztą, jakbyście byli zainteresowani zakupem, to śmiało możecie do mnie pisać, a może wam dam nawet link w opisie, żeby sobie takie cudo zakupić. Może dla kogoś młodego, kto się uczy grać. Wiecie, jak, bo tak to nie mamy za dużo takich 24-calowych gitar, tak? Mamy, przyjmy, Jaguara, Duosonica, Mustanga, tak? To nie wszyscy lubią te klimaty. Zresztą tu jest taki praktycznie układ jak w tych właśnie Duosonicach, czyli humbuckerek i singielek taki krzywy. No, coś tam sobie wzorują. Zresztą w ogóle CT30 to jest takie odwzorowanie właśnie Sterlinga, jeśli chodzi o Stratocastera, prawda? Okej, okay. To by było na tyle. Kończę, bo mi się zaraz aparat przegrzeje, a dzieciaki mnie na spacer cisną, także... Ja też chcę zresztą iść z nimi. Także dzięki serdecznie za obejrzenie. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Dziękuję serdecznie patronom kanału, tym, którzy mnie wspierają. Zachęcam też na odwiedzenie Facebooka, TikToka. Napiszcie koniecznie komentarz, co wam się podoba. A jeżeli możecie, to zostańcie do końca nagrania, aż będzie czołóweczka, przepraszam, zakończenie i się włączy kolejny film, ponieważ podobno to też pomaga w pozycjonowaniu lepszym filmu. Więc jeżeli chcecie mi pomóc w sposób niematerialny, tak jak patroni, tylko taki jedno kliknięcie czy dwa, to dajcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i zostańcie do końca, aż się wam pojawi kolejny film z kanału. To też mega pomoże mi w algorytmach tutaj na Facebooku. Dzięki serdeczne. Na razie, cześć i czołem. Kluski, zrosłem!